Po owej więc uczcie, na której zwróciwszy się błaznowaniem Watyniusza, brał wraz z Neronem, Lukanem i Senecjonem udział w diatrybie. Czy kobieta ma duszę? Wstawszy późno, zażywał jak zwykle kąpieli. Dwaj ogromni balneatorzy złożyli go właśnie na cyprysowej męsie, pokrytej śnieżnym egipskim bysem, i dłońmi maczanymi w wonnej oliwie poczęli nacierać jego kształtne ciało. On zaś zamkniętymi oczyma czekał, aż ciepło lakonikum i ciepło ich rąk przejdzie w niego i usunie zeń znużenie. Lecz po pewnym czasie przemówił i otworzywszy oczy, jął rozpytywać o pogodę, a następnie o gemmy, które jubiler Idomen obiecał mu przysłać na dzień dzisiejszy do obejrzenia. Okazało się, że pogoda jest piękna, połączona z lekkim powiewem od gór albańskich, i że gemmy nie przyszły. Petronius znów przymknął oczy i wydał rozkaz, by przeniesiono go do Tepidarium, gdy wtem spoza kotary wychylił się nomenklator, oznajmiając, że młody Marcus Vinicius, przybyły świeżo z Azji Mniejszej, przyszedł go odwiedzić.